Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Brak odwagi waszej. Brak odwagi waszej stanąć przed prawdą lub zadzwonić i porozmawiać o prawdzie, kiedy wychodzi się z szarego tłumu, z mas. Łatwo wam w tłumie krzyczeć, łatwo wam krytykować i oceniać, ale bez potrafienia jesteście podpisać się pod tym, co mówicie i piszecie swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Brak w was zapotrzebowania na prawdę. Ukrywacie wszystko i wolicie obłudę, żeby ładnie wyglądało. Brak zapotrzebowania na rozwój duchowy. To wy pozostajecie bez chcenia ze sobą pracować. Wolicie ciepłe i wygodne szambo. Wciąż myślicie, że to wy macie rację, bo tak wszyscy mówią i czynią. To wy też tak mówicie i czynicie. Pozostajecie bez badania rzeczowo. Zwyczajnie głupoty opowiadacie. Bez sprawdzania opieracie się na starych tradycjach i autorytetach. Inaczej mówiąc, dajecie sobie wciskać ciemnotę bez waszego sprzeciwu, a nawet z waszą aprobatą. Brak w was rozsądku i siły, bo mądrość życiowa opiera się o doświadczenia życiowe i wyciągnięte wnioski z tych doświadczeń, kierowanie się intuicją i odczuwaniem, a wy kierujecie się rozumem. Brak w was mądrości życiowej, brak wyciągania wniosków z doświadczeń. Jesteście cały czas na stresie, a wtedy podpowiada rozum. Wtedy opieracie się o te ciemne autorytety, bo sami jesteście zablokowani przez stres i strach. Rozumowcy zatajają przed wami prawdę, bo wy lubicie się okłamywać, słodzić sobie. To lepiej wam w błocie, w grobie. Odrzuciliście prawdziwe duchowe życie na ziemi. Duchowi brak możliwości przejawienia się, bo wy jesteście bez zainteresowania się budowaniem drogi prosto w kierunku światła. Wasze nawyki to już nałogi tak mocne, że bez potrafienia jesteście się od tego uwolnić i odciąć. A coraz więcej nawyków macie i ciemnych nałogów. Coraz trudniej wam myśleć logicznie, o odczuwaniu nawet bez myślenia. Brak pojęcia w was o intuicji, o wewnętrznym odbiorze. Idziecie tylko w rozwoju umysłu i rozumu. To poprzez dotyk, bo uczucie to bardzo subtelne energie i bez możliwości zrozumieć rozumowo. Tu potrzeba konkretnych decyzji, dużych zmian w sobie, bo jak wy się zmienicie, to i wasze otoczenie się zmieni. Dostosuje się do was pozytywnych, energetycznych i duchowych. Zajmijcie się każdym wypowiadanym przez was słowem, aby każde było pozytywne i służyło drugiemu człowiekowi ziemskiemu. Wszystko, co robicie przeciwko światłu i Panu Stworzycielowi, będziecie musieli przeżyć na sobie i to wzmocnioną siłą. To, co wysyłacie, wróci do was i w was uderzy. Mocno was przygniecie, abyście wiedzieli, kogo atakowaliście i co odrzuciliście.